Cześć kochani, skoro zrobiłam filmik o tym, co kupiłam swoim bliskim, więc teraz Wam pokażę to, co dostałam. Dostałam taką bardzo ładną kosmetyczkę. Nie jest to kuferek, tylko bardziej taki kształt walizki. Bardzo ładna, niebieska, w moim ulubionym kolorze. Jest z tyłu rozpinana, jest dużo miejsca na kosmetyki. Z przodu ma taką jeszcze kieszonkę. Bardzo ładna. Podoba mi się bardzo. Jestem praktyczna co do prezentów. Moi się zapytali, co bym chciała dostać, więc dwie rzeczy, które potrzebowałam i dostałam, to są właśnie, pierwsza rzecz to są kapcie. Bardzo ładne ze Snoopy. Dla zainteresowanych, widziałam etykietkę, można je dostać w Deichmannie. Kolejna rzecz to parasolka. Jest taką oto niebieską, dostałam parasolkę z firmy United Colors of Benetton. Bardzo fajna, rozkładana. Zaraz ją rozłożę. I tylko chciałam Wam pokazać, że bardzo fajna, bo zrobiona z takich mocnych drutów, więc mam nadzieję, że szybko mi się nie zepsuje. I tak, zawsze kupowałam takie składane, bo myślałam, że bardziej są wygodniejsze od tych, że wrzucę je do torebki i ich o nich nie zapomnę, jednak i takie je nośnie nigdy mi się nie zmieściły w torebce, więc wolę już taką większą, porządniejszą, która na dłużej mi posłuży. Dostałam także torebkę od chłopaka, taką oto, bardzo fajna, tutaj z przodu jest kieszonka, tutaj dwie przegródki. Bardzo fajna, a pokażę Wam od razu, taką do torebki sobie kupiłam kosmetyczkę. Bardzo fajna, bo jest bardzo pojemna, wreszcie wszystko mi się mieści. W środku jest, ona jest taka po prostu dłuższa i jest bardziej głębsza. Bardzo fajna. Także dostałam od niego podkład. Jak wiecie, ja nie używam podkładów do twarzy, dlatego że ja nie mam już takich problemów z cerą. Nie wiem, czy to wynika z wieku, czy z mojego sposobu odżywiania, czy też właśnie kosmetyków, które używam. Nie mam takich problemów z cerą, ale jednak na jakieś wyjścia chciałam mieć podkład, więc dostałam z firmy Santé. Jest to z kosmetyków naturalnych, z certyfikatem BDIH, jeżeli się nie mylę. Pisze, o jest. Tak, z certyfikatem BDIH. Pojemność 30 ml. Są dostępne 3 odcienie. Ja mam numer 02. Bardzo długo się zastanawiałam, czy wybrać 01 czy 02. Jednak ten 01 był bardzo taki porcelanowy i bałam się, że znowu wybiorę dla siebie za jasny odcień. I to jest taki. Taki widać, że brązowy, ale jednak po roztarciu i on się fajnie mi wtapia w cerę i jest jak dla mnie idealny. Nie jest to podkład, bardzo ładnie pachnie, nie jest to podkład kryjący mocno, ale bardzo fajnie wtapia się w cerę, bardzo naturalny, daje efekt. Jestem zadowolona i na takie wyjścia będę miała. To jest to. I także dostałam cienie też z tej firmy. Jak widzicie na opakowaniu, tak samo w internecie wyglądały ten odcień. Ja mam Rosewood, numerek 03. I w ogóle na opakowaniu wyglądają, że same duże cienie są, jednak w rzeczywistości troszkę się te kolory różnią. Takie bardzo ładne opakowanie. I teraz Wam pokażę. Tutaj jest lusterko i może z tej strony Wam pokażę. Jak widzicie, trochę odcienie się od siebie różnią. Ten najciemniejszy wcale nie jest taki ciemny, ale kolory są prześliczne, naprawdę bardzo ładne. Zaraz Wam pokażę. O, to jest ten najjaśniejszy, ten troszeczkę ciemniejszy i ten najciemniejszy. Zaraz na rynku może. Ten najjaśniejszy, troszeczkę ciemniejszy i ten najciemniejszy. O, jeszcze troszkę poprawię. One są bardzo fajnie napigmentowane, są bardzo takie kremowe. Żebyście, jeszcze to bardziej, żebyście widzieli w kamerze. Bardzo ładne cienie, są perłowe, bardzo fajne.
Do tego jeszcze dostałam żel pod, poczekajcie, żel pod prysznic z firmy Neovio, czekoladowy. Też pojemność 200 ml. I zapach ma bardzo ładny, taki jak cukierki czekoladowe, nie taki, wiecie, duszący, taki intensywny, tylko bardziej delikatny, fajny zapach. Bardzo mi się podoba. I jeszcze do tego dostałam do kluczy taki oto bryloczek z takimi koniczynkami zielonymi. Bardzo fajny. O, zaraz Wam pokażę. Taki oto bryloczek. Bardzo fajny. I tak, i to było tyle z moich prezentów. I od razu, jak już robię filmik, pokażę Wam, co jeszcze sobie kupiłam. Bo jak mój chłopak zamawiał właśnie te kosmetyki, więc ja sobie jeszcze, skoro było zamawiane, zamówiłam taki szampon z Anne Marie Boring. Jest to szampon do włosów przetłuszczający się, 200 ml. I jest to, posiada właściwości regulujące wydzielanie sebum, wyciągi z brzozy oraz krzypu, stabilizują funkcje gruczołofujowych w skórze. Szampon zawiera również rozmaryn, który ma właściwości pobudzające i poprawiające ukrwienie skóry. Rumianek działa przeciwzapalnie i łagodzące, a wyciek z krwawnika pospolitego przywraca włosom blask. Ma takie inne dziwne otwarcie, wystarczy przekręcić. Można już użytkować. Zobaczymy. Ja z tego szamponu Spike jestem bardzo zadowolona. I właśnie wtedy się zastanawiałam, czy nie kupić zamiast tamtego Anne Marie Boring, więc tym razem kupiłam ten na spróbowania. Jeszcze kupiłam pastę do zębów z takiej firmy. Nie będę tego wymawiać. Bo tak jak kosmetyki, raz na jakiś czas trzeba też zmieniać pastę do zębów, więc zamiast Lawery zamówiłam taką. Ta jest droższa. Aha, ten około 25 zł, ten też około 24, dość droga, ale to jest wybielająca pasta z propolisem bio. Łączy w sobie sole mineralne, pierwiastki śladowe, aby załagodzić podrażnienie i remineralizować szkliwo. Chroni zęby przed powstawaniem płytki bakteryjnej oraz delikatnie wybiela. Zastosowany propolis bio, oprócz swoich właściwości antybakteryjnych, ma także działanie regeneracyjne i przeciwzapalne. 75 ml, czyli standardowo, certyfikat ekocertu i jak można to pisać, 97,5% wszystkich składników pochodzenia naturalnego zawiera, 95,92% składników roślinnych z rolnictwa ekologicznego, więc jak najbardziej produkt ekologiczny. Kupiłam także mydło w płynie Sodasa, tym razem lawendowe, chciałam różane, ale już nie było dostępne. Pojemność 300 ml. W trakcie podróży mi się to ułamało, ale przełożę sobie ze starego, bo wcześniej miałam brzoskwiniowo-oliwkowe. I tak zapach w ogóle pachnie jak oliwa z oliwek, czyli niezbyt dużo zastosowane z olejków eterycznych. Ale nie o to chodzi. Ten skład jest jak najbardziej super, dlatego że zawiera tylko ekologiczne mydło roślinne, oliwę z oliwek, olejki eteryczne, tak samo to. I o to chodzi, że nie wysusza, nie wiem, skóry dłoni, myje i to jest najważniejsze, co ma robić, to robi. Zapach nie jest taki istotny, ten bardziej ma taki intensywny niż ten bardziej ma łagodny zapach. Więc około, nie wiem, 16 zł, certyfikat także ekocertu i znaczek vegan, że jest dla vegan. Kupiłam także, aha, jeszcze dezodorant, ten, o którym właśnie mówiłam, że się zastanawiałam, czego nie kupić, drzewo sandałowe i jaśmin, 150 ml, tak ono wygląda. Wiecie co, no jest taki, ładny to jest ten zapach, ale chyba jednak nie moje nuty zapachowe. Mój chłopak określił, że jest to zapach owocowego lekarstwa, ale w dobrym słowa znaczeniu. No nie wiem. Bardzo, no taki inny zapach ma, więc zobaczymy, jak to będzie z utrzymywaniem się jego. I ostatnią rzeczą, bo mi się skończył już ten krem ochronny na zimę. Ogólnie wszystko na zimę za późno pokupowałam. Ten z Weledy mi się już kończy, jak widzicie, mam końcówkę.
Jest świetny, bardzo taki gęściejszy, tłustawy na zimę, jak najbardziej super. I jeszcze faktor czwórkę zawiera. I niestety kremów na zimę ciężko znaleźć, takie, które by posiadały faktory, czyli ochronę przeciwsłoneczną. Jednak no, stwierdziłam, że i tak na tym dworzu długo nie przebywam, więc kupiłam, miałam kupić też z Weledy, tylko inny, z 30 ml, też taki ochronny na zimę. Jednak kupiłam z I plus M Natur Cosmetic, dlatego że pojemność była 100 ml, więc połowę kremu po prostu oddałam chłopakowi. I tak. Także certyfikat BDIH, Zedla Vegan. Jest to łagodne, jednocześnie o bogatym składzie. Idealna pielęgnacja dla cery wymagającej. Bogata formuła kremu oparta na kombinacji naturalnych, najwyższej jakości składników, głęboko nawilża, wzmacnia elastycznie, napina skórę, witamina E działa odmłodzająco dzięki shea karite oraz oliwie z oliwek. Krem dostarcza witamin i odżywczych substancji potrzebnych, aby skóra była delikatna, gładka oraz zdrowa. I tak dalej, i tak dalej. To jest ogólnie właśnie krem ochronny na wiatr i mróz, jest fajny z pompką, ale słuchajcie, zapach jest po prostu cudny, no, bardzo ładny, taki cytrusowy, nie wiem, ale no prześliczny zapach, pierwszy raz mi się tak zapach kremu podoba, naprawdę, mogłabym go wąchać godzinami, śliczny. I też jest fajne, że kupując ten produkt wspieramy projekty Fairtrade, czyli jest to koordynowany przez EPOPA, wspierający pozyskiwanie masła shea w Afryce Wschodniej. I tu jest właśnie, że to masło shea jest z Ugandy. Więc bardzo fajne, bo kupując kosmetyki możemy również coś dobrego zrobić. Więc dobra, to tyle moich zakupów i prezentów. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was. Pa, pa.